Co zmieniła inflacja w naszej kuchni? Zaczęliśmy zdecydowanie mniej wyrzucać, bardzo się cieszę. Tym wszystkim, którzy jeszcze wyrzucają jedzenie, mam taki sposób, żeby na słoiku konfitur, czy na słoiczku jogurtu, czy na opakowaniu sera żółtego napisać mazakiem takim ciemnym, czarnym, widocznym cenę tego produktu. I wtedy, kiedy zobaczymy, że chcemy wyrzucić ten jogurt, bo jutro mu się kończy data przydatności do spożycia albo skończyła się dzisiaj, to już nie zjem, wyrzucę, to naprawdę będzie nam ciężko wyrzucić 2,50 czy 3 zł prosto do kosza. Zaczęliśmy kupować więcej produktów, które nie są produktami pełnowartościowymi. Tu ten przykład, kupujemy więcej margaryny, mniej masła, kupujemy więcej tańszego chleba, mniej tego chleba na prawdziwym zakwasie, kupujemy mniej mięsa, kupujemy więcej tanich na przykład wędlin. To wszystko widać w naszych nie tylko portfelach, ale również w badaniach. Chyba zaczęliśmy wracać do tych starych metod. Z tego co wiem, to wszyscy moi znajomi, przyjaciele, a to robią jakieś weki, konfitury, przetwory, a to chodzą na grzyby, a to coś zbierają, a to coś zasadzili, a to coś właśnie przetwarzają, a to robią nalewkę. I to też jest fajne, dlatego że możemy stworzyć taką samopomoc przyjacielską. I tak, wy grzyby, my wam ryby, a wy nam dajecie tam, nie wiem, no powiedzmy śliwki. I wtedy się wymieniamy. I to jest też takie fajne. I też pamiętajmy, że to będzie miało różny smak. To nie będzie takie jak w sklepie, prawda? Że jak zawsze kupujemy ten dżem truskawkowy, to tak samo smakuje mniej więcej od tego samego producenta. Tu mogą być różne inne warianty, więc ja zawsze staram się patrzeć na taką dobrą stronę tego, co się wydarzy. Czyli mniej marnujemy, więcej wyjadamy z szafek, mniej też jemy na mieście, mniej jemy w restauracjach, to zdecydowanie, to widać jak dużo restauracji się w tej chwili zamyka, nie tylko ze względu na to, że cena prądu czy gazu jest bardzo wysoka, ale również ze względu na to, że ludzie mają mniej pieniędzy. Klasyczną sytuacją w wielu polskich domach jest to, że otwieramy lodówkę, która najczęściej jest dwuskrzydłowa, z której się wylewa jedzenie, podchodzi do tej lodówki nastolatek, ogląda i tutaj nic nie ma po jedzeniu. I to jest błąd, dlatego że jeśli zapakujemy tę lodówkę naprawdę po kokardę, to nie tylko nie zauważymy tych produktów z tyłu, które się zaczynają psuć, ale także z racji tej, że one są ze sobą stłoczone, lodówka będzie nam więcej prądu produkowała, czyli już jesteśmy stratni. No i jeszcze migracja bakterii. Tu jest coś otwarte, a tu stoją jajka w papierze, prawda, w takim kartoniku. I migracja tych bakterii powoduje też, że szybciej nam się jedzenie psuje. Kupujmy, to jest banał, już wszyscy to powtarzają, z listą, tak? I róbmy tę listę na 2 dni. Ja ostatnio zrobiłam w domu po prostu czyszczenie lodówki, wyjęłam wszystkie możliwe warzywa, które już były trochę nadpsute, które już były trochę zwiędnięte, pokroiłam to w jedną całość, wrzuciłam do gara, zalałam wodą, to się wszystko ugotowało z przyprawami i naprawdę było pyszne.